Witajcie. Z racji tego, że zima już tutaj nam odpuszcza, lód zszedł w niektórych miejscach, no to postanowiłem wyciągnąć spławik, pojechać za białą rybą zobaczyć, może jakaś płoteczka, coś tego jest, no wiecie, nie? Jak to jest. Tu już pokażę wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że coś jest widać. Tu już się pomału, że tak powiem, rozstawiam. Ogólnie jestem nad rzeką, jest to wieżyca. No bo gdzie indziej to jeszcze wiadomo, na jeziorach lód trzyma. Zobaczymy, czy coś będzie. No paru wędkarzy jest, tam widzę, jeden się już zwija. Trzech siedzi na przeciwległym brzegu. Rzucają gruntówkami. Nie wiem, jakoś tak po minach. Nie widzę, żeby coś tutaj zadowoleni byli, ale się okaże. No zobaczymy, no co. Nie po to przyjechałem, żeby od razu zrezygnować, nie? Posiedzimy parę godzin, zobaczymy, co da. Dobra, zanęto na dziś. Płociowy traper, ciemny, pół na pół pójdzie z gliną rzeczną, bo tutaj mamy dość mocny uciąg. Jako dodatek na spokojnie świeżo mielone płatki owsiane. Dodatkowo doklei nam troszkę zanętę, a w teorii białe elementy na ciemnej zanęcie. Mam nadzieję, że skusi to jakieś płotki lub coś innego. A z mięska, nie wiem, czy jest widać, pineczka, zobaczymy, co będzie. Dodatkowo, jeśli chodzi o hak, mam jeszcze ciasto ochotkowe, zobaczymy, może coś z tego ugramy. No to co, jedziemy, nie? Najpierw troperek, jakiś syf nam wleciał. Tyle powinno wystarczyć. A wiedzę sobie, potem dorobimy trochę tej zanęty. Teraz jedziemy nasze płatki. Tak bez przesady. Taka jedna garść starczy w zupełności do tej ilości. I teraz tak, bierzemy sito. Jedziemy z glinką. Glinkę radzę przesiewać przez sito więcej niż raz. Tak samo ziemię, jakbyście stosowali. Lepiej się wtedy sprawdza. To jest tak mniej więcej ilości pół na pół. Ewentualnie potem jeszcze dosypiemy tych płatków owsianych. Taki typ życiowy, do przecierania radzę używać rękawicy. Zobaczcie, jak ona wygląda. Poszarpana cała, a to mogła być moja ręka. Ładnie przesiewamy. Trochę, kurczę, duże oczka mam, mogłoby być mniejsze. Aczkolwiek lepiej to niż wcale. Zamieszamy to. Dodamy jeszcze troszkę glinki. Gruda tutaj mi się pojawiła. O. Dobra. Teraz już naprawdę będzie dość. Teraz zobaczcie, o co mi chodziło, jak mówiłem o tych białych elementach w zanęcie. Mam nadzieję, że tutaj będzie to widać. Jak nie, to wstawię jakieś zdjęcie może. Jest pełno takich małych drobinek, nie? I chodzi o to, żeby tym się właśnie ryba zainteresowała. Okej. Teraz wstępnie ją tutaj nawilżymy. Odczeka swoje, ja w międzyczasie rozstawię się dalej ze sprzętem
Potem jeszcze raz to przesiejemy i dodamy robaczków. Dobra, zanętę już mamy wstępnie gotową. Zapomniałem wam mówić, po drodze jeszcze dodałem coś takiego jak suszona krew. Dobrze się sprawdza na wiosnę, aczkolwiek przestroga, nie przesadźcie. Zarzucimy tego troszkę za dużo i możemy uzyskać całkowicie inny efekt niż byśmy chcieli. Ok, to teraz tak. Przesypiemy to do osobnego pojemnika. Tak. I jeszcze raz na sito. Nie mamy tego wiele, więc od razu całość. Pomalutku. Nikt nas nie goni. Spartoliłem. Właśnie o tym mówiłem. Pomału. Chociaż też może to wiadro trochę za duże. Dobra. To odłożymy sobie na bok. Tak mniej więcej powinna wyglądać ta zanęta. Robimy kulę. Zanęcamy. No i czekamy na brania, nie? No i znowu wyszło, że muszę was przeprosić. Dlaczego to? No bo nie nagrałem holu ryb. A nie nagrałem, no bo co? Ciamajda nie wziął ze sobą GoPro. Okej, okay, dobra, została mi główna kamera, tak? Gdyby nie fakt, że bateria siadła, nie wziąłem zapasowej. Normalnie wszystko przeciwko mnie. No ale chociaż coś tam połapałem. Dwie płoteczki były. Jedno branie fajne przegapiłem, to aż poczułem w dolniku. Za ciałem niestety było pusto. No zobaczymy, będziemy próbować dalej, może coś fajnego wyjedzie w końcu w tym roku, bo jak na razie to ten mały jeden pstrąg wyjechał. A was co, zapraszam na kolejne filmy, jakaś łapeczka, subskrypcja, dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy nowe filmy wchodzą. No i co, do zobaczenia, nie? Na razie, cześć.